sportowo w gumnach pożegnano lato. Impreza Żegnaj Lato na Rok odbyła się w minioną sobotę na terenie LKS Gumna w gminie Dębowiec. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach sportowych dla kobiet i mężczyzn. Uczestnicy zmagali się z pchnięciem kulą, rodzinnym biegu, chodzie, marszobiegu, a także rzutami ringo, lotkami czy rzutami do bramki. Jestem prezesem Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Kostosz Krystyna. Tradycyjne Żegnaj Lato na Rok, ale w ramach tego robimy rodzinną spartakiadę, dlatego żeby zjednoczyć rodziny i przede wszystkim dzieci osób niepełnosprawnych, żeby one widziały, że chociaż rodzic jest niepełnosprawny, ale mogą brać udział w różnych imprezach. Jakie konkurencje tutaj dzisiaj będą prezentowane? Więc konkurencje rekreacyjne to są ringo, lotki, rzut piłką palantową do kubła, rzut piłką do bramki, rzut piłką do kosza. Sztafety rodzinne to są, dostaną pałeczki i obwód boiska. Albo przejść, albo przelecieć, albo obojętnie co, żeby tylko zaliczyć okrążenie boiska, dlatego żeby wiedzieli, co to znaczy, żeby ich zachęcić do sportu. Jeszcze będzie tak, międzywojewódzki turniej tenisa stołowego, jak każdego roku, to już któryś z kolei. I w grudniu są zawody, podsumowanie z basenu uczestników i zakończenie sezonu, wigilijka, podsumowanie roku. Chciałam podziękować wszystkim tym moim koleżankom i kolegom, a przede wszystkim zaczynamy współpracę z innymi stowarzyszeniami. Na przykład bardzo mi miło, że Janusz Rokicki, paraolimpijczyk, jak wiemy, pomoże nam przeprowadzić rzut kulą imprezę. I jest, akuratnie tu jest, właśnie z synami nam pomoże. Były zawodnik Jurek Antunik jest właśnie, przyszedł posędziować sztafety. Także my we dwójkę, jako sprinterzy, właśnie wrócimy, może wrócimy pamięcią na tamte lata. Nagrody myśmy sami ufundowali. A przepraszam, mieliśmy sponsora, który nam przesłał 500 zł na medale. To jest prezes LKS Drogomyśl Błyskawica, pan Mleczko. Także on nas pomaga. Tak jak się zwrócimy o coś, tak nam też pomoże. I dostaliśmy dodatkowy grant ze starostwa. Bardzo mi miło, że w takim gronie się spotykamy i życzę przyjemnej zabawy. Zasady są takie same jak każdego roku. Do każdej konkurencji przypisane są słodkości i kto się chce poczęstować słodkością, musi wziąć udział w konkurencji. To jest warunek. Są konkurencje rekreacyjne i sportowe. W rekreacyjnych są słodkości, natomiast jeśli chodzi o sportowe, to mamy nagrody w kuli. Są trzy nagrody za trzy pierwsze miejsca dla pań i panów. Konkurencję kuli przeprowadzi nas słynny kulomiot paraolimpijczyk Janusz Rokicki. Bardzo nam miło go witać wśród nas. Natomiast biegi sztafetowe poprowadzi były sprinter. Niepobity jego rekord w sprincie Cieszyna, Jurek Antunik. Relację przygotował Mariusz Jaszczurowski.